dobry, panie Tomku. Dzień dobry, pani Izo. Dokąd jedziemy? Ach, przed nami dzisiaj podróż sentymentalna, bo za nami już 6 lat. 14 lutego 2021 roku Wedding Dream obchodzi swoje 6. urodziny. No to proszę zapiąć pasy, ruszamy. Tak jest. Pani Izo, ale kiedy to wszystko się zaczęło? Pomysł na blog przyszedł mi do głowy tak naprawdę zaraz po moim ślubie, bo jak go planowałam, to tak naprawdę zakochałam się w tej tematyce ślubnej i postanowiłam tuż po powrocie z naszej podróży poślubnej w 2014 roku stworzyć blog, na którym będę dzieliła się tymi wszystkimi inspiracjami, które miałam w głowie i jakby chciałam pozostać w tej tematyce ślubnej, bo to było coś, co mnie bardzo zakręciło. A gdzie Państwo byli w podróży poślubnej? Gdzie nas nie było? Ponieważ ta podróż była dosyć długa, a my nie lubimy długo być w jednym miejscu, to faktycznie udało nam się zwiedzić kilka miejsc. Zaczęliśmy od Singapuru, potem byliśmy na bardzo romantycznej wyspie Jawie. Wyspa Jawa jak wulkan gorąca. Potem Bali i jeszcze w drodze powrotnej Dubaj, nasz ulubiony. A jak w ogóle się wtedy zakładało bloga? Tak jak teraz, że jedno kliknięcie i jest? O Jezu, niestety nie. To było trudne. Jakieś, Boże, serwery. W ogóle takie tematy, które techniczne absolutnie mnie przerażały, więc to nie była zbyt fajna część mojej pracy, ale równolegle z tymi technicznymi rzeczami już trwała taka praca redakcyjna, tworzenie tekstów, szykowanie zdjęć, inspiracji. No i to było coś, co bardzo lubiłam. Cześć! Dzisiaj dzień świętego Walentego i myślę, że to dobry moment, żeby wystartować z blogiem ślubnym, bo między innymi o miłości będzie tam mowa. Przygotowałam dla Was wiele inspiracji i mam nadzieję, że interesujących tekstów. Między innymi będzie mowa o tym, jak wybrać idealny pierścionek zaręczynowy, jak stworzyć organizer panny młodej bądź jak wybrać rajskie miejsce na podróż poślubną. Bądźcie ze mną, komentujcie, lajkujcie, jesteśmy w kontakcie, pozdrawiam Was serdecznie. Izabela Nachowska. I blog ruszył w walentynki. Data, jeśli chodzi o śluby, nieprzypadkowa. Romantiko i te sprawy? No tak, faktycznie te walentynki są dla nas teraz co roku ważne. Obchodzimy je tylko, nie tylko jako para, ale też jako wedding dream. No i to jest taka data, o której się po prostu nie zapomina. A nie wiem, czy Pan wie, że na początku blog nazywał się weddingdream.pl i dopiero po jakimś czasie zmieniliśmy nazwę na .com. No bo po co ograniczać się tylko do Polski? Ale to był taki czas bardzo wielu przemian, nie tylko nazwy, ale nawet takiej ogromnej przemiany, ponieważ o tym portalu rozpisywały się portale plotkarskie. No i udało mi się awansować z tancerki i żony milionera na redaktorkę. Awans społeczny. A potem dostała Pani swój własny program w telewizji. Ale nie tak od razu. Któregoś dnia skakałam sobie po kanałach w telewizji i zauważyłam, że tak naprawdę w polskiej telewizji nie ma żadnych programów o tematyce ślubnej. Jedyne, na co się natknęłam, to program Say Yes to the Dress, wersja amerykańska i w ogóle puszczana u nas z kompletnym opóźnieniem. I sobie pomyślałam, Boże, jak ja bym chciała wypełnić tę niszę. No i postanowiłam, że umówię się na spotkanie z panią dyrektor w telewizji i przygotowałam się do tego spotkania całkiem nieźle. Miałam wymyślone 3 pomysły na program właśnie o tematyce ślubnej i program i nie opuszczę cię aż do ślubu podczas tego spotkania został od razu odrzucony jako bez sensu, a ostatecznie 7 dni po tym spotkaniu weszliśmy w zdjęcia właśnie do tego projektu. Znam ten program, jest emitowany do dzisiaj. Nieraz z żoną oglądaliśmy. Pamięta Pani pierwszą parę i pierwszy odcinek? Jasne, że pamiętam. Ostatnio nawet robiłam odcinek na YouTubie, taki wspominkowy. Mam ze sobą iPada. Pamiętam tą parę, te emocje, tą pannę młodą, która w ogóle była w ciąży. Aż sobie do niego zaraz wrócę. Gościmy dziś w Łomży, gdzie do ślubu przygotowuje się Patrycja i Wojtek. Poznaliśmy się w pracy. Ja jestem przedstawicielem handlowym do spraw gastronomii. Weszłam do knajpy, w której pracują sami kelnerzy. No idzie do Ciebie kobieta w Twoją stronę. Jest atrakcyjna, wiadomo, że trzeba się poprawić, zrobić dobre pierwsze wrażenie. No taki podrywacz, bajerant, no taki dużo gada i
I tak w stosunku do dziewczyn ma też takie podejście, czy już teraz oczywiście nie, bo już trochę go przytemperowałam. Tego odcinka chyba nie widziałem, ale widziałem też taki o sukienkach, tylko jak kobitki sobie wybierają jedną najładniejszą. I tam płaczą babcie, mamy, siostry. Moja żona też płacze, jak to ogląda. No ale teraz mówi już pan o programie W czym do ślubu. Tak, tak, coś takiego. No program W czym do ślubu powstał jakiś czas po I nie opuszczę cię. No ponieważ ten pierwszy był ogromnym sukcesem, to dostałam w telewizji kolejną szansę, a bardzo marzyło mi się właśnie zrobić program właśnie o sukniach ślubnych, bo w tym pierwszym formacie nie było miejsca tak naprawdę na wybór sukni ślubnej, bo dwie doby przed ślubem suknia zawsze była. A tutaj marzyło mi się stylizowanie tych dziewczyn, prowadzenie metamorfoz, no i jakoś się udało. Tak się złożyło, że od 2017 roku ten format jest na antenie do dziś. No i w tym programie udaje mi się ubierać nie tylko panny młode, ale też osoby towarzyszące. I to są różne osoby. Czasem mama, czasem babcia, czasem narzeczony, czasem tata, czasem druhny. No co odcinek, coś innego. Ja to widziałem konferencję prasową, jak pani przyszła w sukni ślubnej. I wszyscy wielkie oczy zrobili. No tak czułam, że moja stylizacja może wywołać niemałe poruszenie, zwłaszcza, że była to nie tylko suknia ślubna, ale jeszcze korona na głowie. Dobre, dobre. Szkoda, że facetów pani nie ubiera w tych programach. Choć ja to się do telewizji nie nadaję. No i tu się pan bardzo myli. Facetów też stylizuje właśnie i w programie W czym do ślubu pojawiają się mężczyźni, ale też pojawiają się mężczyźni w programie na przykład Pary młode ponad miarę, więc ubieram nie tylko facetów w tych standardowych rozmiarach, ale też tych XXL. No ale pana ten XXL raczej nie dotyczy. Oj, nie wiem. Teraz mi się trochę przytyło, ale jak brałem ślub, to szczypiorek był. No i co, ma pan jeszcze swój garnitur ze ślubu w szafie? Nie, nie ma. Ale mój garniak to nie jedną imprezkę obskoczył. Panie Tomku, ale zanim jeszcze pojedziemy do biura, to zatrzymajmy się proszę po rurki. Kupię coś moim dziewczynom z redakcji. Ucieszą się. I znowu będą plotkarskie portale pisały. No, o czymś muszą pisać teraz taki sezon, powiedziałabym, ogórkowy w show biznesie. Dobra, panie Tomku, to ja lecę, za sekundę wracam. No właśnie nie było, ale za to mam pyszne pączki. Aż trochę żałuję, że nie mam na sobie dzisiaj sukni balowej. Okej. Dobra. Pędzimy do redakcji. Dla pana oczywiście też mam pączusia. No gdzie? Mówię pani, że ja i tak już przytyłem. Nie mogę tyle jeść, bo w żadne spodnie nie wejdę. To najwyżej będzie dla żony. Dziś świętujemy. A, no jak święto i to takie, to się złamie. Dziękuję. Pani Izo, to jak pani tyle pracowała cały czas, tyle tych różnych programów, to jak pani znalazła czas, żeby tego bloga jeszcze pisać? Był on dla mnie naprawdę ważny i starałam się tą pracę w telewizji łączyć z jego prowadzeniem, chociaż w 2018 roku ten mój blog już się tak rozrósł, że już wtedy razem z moim mężem postanowiliśmy w ogóle go przekształcić w taki prawdziwy portal internetowy właśnie o tematyce ślubnej. A jeszcze w międzyczasie udało mi się odpalić kanał na YouTubie, którego popularność naprawdę była ogromna. Bardzo mnie to zaskoczyło, było to miłe. Mm-hmm. Wszystkim się ten portal podobał, czy był jakiś hejt? No w zależności od artykułu. Jak kiedyś skrytykowałam suknię ślubną Meghan Markle, no to oczywiście fala hejtu się wylała. Chociaż tak naprawdę nie wiem dlaczego, bo sukienkę miałam pognieczoną, dalej będę to się trzymać tej swojej wersji.
A co tam nie tak z tą sukienką było? No jak pan nie wie, to znaczy, że ma pan konkretne zaległości. Praca domowa do odrobienia, trzeba to wszystko obejrzeć. A tak na poważnie? No ta suknia nie leżała po prostu dobrze. Mam wrażenie, że była na nią trochę przyduża i pognieciona. No nie widziałem, przyznaję się. Ale za to Dodę widziałem. Ulubiona seria na moim YouTube'owym kanale, chyba wśród wszystkich, którzy go oglądają. No, przyjęta bardzo, bardzo ciepło, za nami 10 gwiazd, a jeśli chodzi o Dodę i ilość wyświetleń, to grubo przekroczyła 1 000 000 odsłon. Także sukces, którego chyba nawet mogę powiedzieć, się nie spodziewałam, także miło mnie zaskoczył. 10 super gwiazd, wspaniałe historie, inne suknie ślubne. Te śluby gwiazd są tak fajne, bo tak różne od siebie. To jest, mam wrażenie, ich siła i moc. A pani zdradzi jakieś nazwisko? Kto jeszcze będzie? No nie mogę zdradzić, ale ostatnio pod swoim filmem poprosiłam, żeby osoby, które oglądają, wpisywały nazwiska tych osób, które chciałyby jeszcze zobaczyć. No i mam wrażenie, że większość osób będzie zadowolona. Pojawią się praktycznie wszystkie te nazwiska, które tam są w tych komentarzach. Także będzie dobrze, będzie czat. A jeszcze uruchomiliśmy dzisiaj właśnie na urodziny z moim mężem Wedding Dream TV, na którym będzie można zobaczyć dodatkowe, ekstra materiały ze ślubami gwiazd, ale nie tylko. No i czasami właśnie tam będziemy puszczać przedpremierowo niektóre odcinki, zanim pojawią się na YouTubie. Także warto będzie tam zaglądać. O, to już nie mogę się doczekać. Będę miał co oglądać, jak w korkach będziemy stać. Choć ja to lubię mecz obejrzeć, albo najlepiej filmy o samochodach. Luxury Dream Cars. Z prezesem często o tym rozmawiamy. Ale żona to mnie ciągle pyta, co nowego będzie u pani na kanale i jakie gwiazdy. No tak, luxury to jest totalnie zajawka mojego męża. No temat motoryzacyjny, więc męski, wiadomo. No ale w tych samochodach najfajniejsze jest to, że tak naprawdę każdy może sobie wynająć taką piękną limuzynę do ślubu czy na inną okazję. Tych aut jest sporo, w różnym stylu, więc mam wrażenie, że dla każdego coś miłego. Jesteśmy pod biurem. Wjeżdżamy do garażu? Nie, panie Tomku, ja szybciutko wybiegnę, więc nie ma co wyjeżdżać do garażu. Nie będzie miał dosłownie minutę. Zostawię im pączki i jedziemy dalej. Okej, to nie wyłączam silnika. Nawet płaszcza nie będę ubierać, także biegnę. No dobra, to teraz proszę do Concept Store. Dobrze, pani Izo. A proszę powiedzieć, bo ja się tak teraz cały czas zastanawiam, jak pani znajduje na to wszystko czas? Bo przecież jeszcze suknie pani robi. Tak naprawdę już zrobiłam 3 kolekcje sukienek i ślubnych, i teraz jeszcze wieczorowych. Ale tak naprawdę te suknie ślubne to są taką wypadkową bycia mojego na planie programów telewizyjnych. Bo przez to, że byłam tyle z tymi panami młodymi i tyle z nimi rozmawiałam, to tak naprawdę wiem, czego one pragną. Więc dzięki tym doświadczeniom byłam w stanie zrobić kolekcję, która jest bardzo różna. Ale mam wrażenie, że dzięki temu trafia do ogromnej rzeszy kobiet. I znajdą u mnie suknie kobiety bardzo eleganckie, fanki minimalizmu i fanki boho i przede wszystkim fanki mocno zdobionych księżniczek. Postawiłam na dobrej jakości tkaniny, dopracowany design i po prostu dbałość o każdy detal. Ale jak to tak pani usiadła, zaprojektowała i już? No w sumie to tak.
to naprawdę, jak zrobiłam swoją pierwszą kolekcję, to od razu zaczęłam pracę nad drugą. Z niewielką przerwą powstała za chwilę trzecia i pierwsza kolekcja sukienek wieczorowych. Pamiętam, że poleciałam z moim mężem do Paryża na targi największe na świecie tkanin. Zależało mi na tym, żeby mieć takie materiały, które absolutnie nie będą odstawały od światowego poziomu. A potem w 2019 roku w marcu były kolejne bardzo fajne targi ślubne w Londynie, ale wtedy już byłam w zaawansowanej ciąży, więc nie poleciałam sama na te targi, tylko wysłałam tam swoje dziewczyny z redakcji. I to było w marcu, a w kwietniu 2019 mój kanał na YouTube miał swoje pierwsze urodziny i jestem bardzo dumna, bo tak naprawdę ten kanał jest największym na świecie kanałem poświęconym tematyce ślubnej. Kiedy to się wszystko tak rozkręciło? Nawet w ciąży nie zwolniła Pani tempa. No w ciąży to ja miałam, mam wrażenie, jeszcze więcej sił niż zwykle i energii, ale często kobiety w ciąży o tym mówią. I tak, udało mi się wydać serię e-booków. To był właśnie 2019 rok. Trzy miesiące później wydałam przewodnik Panny Młodej aż do ślubu. No i wtedy też kończyłam pracę nad drugą kolekcją moich sukien ślubnych i właśnie super było, bo wtedy premierę tej kolekcji zrobiliśmy podczas targów Warsaw Wedding Days. Rozpoczęłam z nimi współpracę i stworzyliśmy największe stoisko na całych targach, które w ciągu dwóch dni weekendu odwiedziło kilkanaście tysięcy osób. No i bardzo dobrze to wspominam, bo spotkałam się z ogromną ilością młodych par. Rozmawialiśmy o ich planach, o inspiracjach, pytali mnie o rady. To było naprawdę, naprawdę super. Pojawił się na świecie Krisek. Lecimy. Okay. Gotowy? Tak. Uwaga. Raz, dwa, trzy. Wcale nie zniknęłam, tylko udało mi się połączyć, to jest w ogóle ogromny sukces, udało mi się połączyć to moje życie zawodowe z życiem prywatnym. A filmik, który nagrałam o Krisku na YouTube, jest jednym z najchętniej oglądanych ze wszystkich. Ostatnio na moim portalu pojawił się wywiad z moim mężem na temat tutaj ślubów teraz w czasie pandemii i on prawie dorównał popularnością doniesieniom o pojawieniu się na świecie Kriska, ale prawie, a prawie robi dużą różnicę, okej? Od strony polityków nie ma dobrych pomysłów. Od strony polityków mamy pomysły tego typu, że najlepiej to zamknąć, zakazać, bo to jest najłatwiej. Tak naprawdę ten mój kanał na YouTubie interesuje nie tylko portale plotkarskie, ale tak naprawdę wszystkich, więc cieszę się, bo Krisek jest całym moim światem i no jest cudowny. Boże, jestem taka nieobiektywna, ale jestem nim taka zakochana. Zresztą pan to już wie. Ile on już ma? No i Krisek ma teraz rok i 9 miesięcy. No jest cudny. No ale to jest taki wiek, każda mama to wie, że to jest taki wiek, w którym dziecko się nie zatrzymuje. On jest w wiecznym ruchu. No i wszyscy mówią, że po prostu po mamusi. I jest do mnie podobny. I ma energię po mnie. I jest cudny. Urodziny Wedding Dream w zeszłym roku też coś było. No faktycznie, w zeszłym roku były piąte urodziny Wedding Dream, dlatego postanowiłam przygotować coś specjalnego i właśnie w zeszłym roku, 14 lutego, ruszyła
pierwsza w Polsce aplikacja dla panien młodych, która oprócz masy funkcjonalności, takich jak przygotowanie budżetu ślubnego, możliwość ustawiania stołów, możliwość tworzenia swojego harmonogramu itd., ma taki niesamowity kalendarz, w którym przeprowadzam pary młode krok po kroku przez to, jak należy przygotować ten swój najważniejszy dzień i kiedy należy co zrobić. I w tej aplikacji jestem po prostu wirtualną wedding plannerką. Tam jest masa filmików, w których ja po prostu jestem ciocią dobrą radą. Czy wróżką ślubuszką, jak kto woli. No i ta aplikacja cały czas się rozwija. Teraz uzyskała bardzo dużo nowych, fajnych funkcjonalności. Ciągle z moim mężem pracujemy nad tym, żeby ją powiększać i w tej chwili już chyba jest zarejestrowanych w niej ponad 35 tysięcy par. Znam prezesa. Nie spoczywa na laurach. No nie. Z nim można zwariować. Ciągle coś nowego wymyśla. On chyba jest jeszcze bardziej kreatywny ode mnie. O, a tutaj do niedawna był mój showroom. W Pałacu Kultury? Nie, naprzeciwko. To był najwyżej na świecie położony sklep z sukniami ślubnymi. Tak naprawdę do tego, żeby zrobić showroom, który no nie jest, że tak powiem, na parterze, zainspirowała nas, mnie z moim mężem, wizyta w Dubaju, bo tam właśnie pochodziłam trochę po tych sklepach z sukniami, byłam ciekawa, jak one wyglądają i tak dalej. No i jeden z takich najlepszych sklepów w Dubaju okazało się, że jest na 20 którymś piętrze? I w ogóle byłam zdziwiona, bo dostałam adres, sprawdziłam to w Google'ach, okazało się, że to jest jakiś biurowiec. Mówię, Boże, w biurowcu, czy mam zły adres? O, właśnie tutaj. No i w sumie poszliśmy i stwierdziliśmy, Jezu, jaki to jest czad, mierzysz suknię i masz boski widok z okna. No i pomyśleliśmy, hej, musimy to zrobić w Polsce. No i tak właśnie w tym budynku miałam swój pierwszy showroom. Ale to jest sentymentalne dla mnie miejsce. Let me hear you say yes. Just say I got you till the end of time. I want you to say yes. Let me hear you say yes. Tell me, girl, you'll be forever mine. I'm so stuck, stuck on you. I'm gonna give you all my love, and I ain't gonna let you down. Fajnie tu było, że się pani stąd wyniosła. Było wspaniale, a showroom był na 37 piętrze. Było obłędnie, ale mieliśmy tam za mało miejsca. Teraz mamy concept store, który ma ponad 300 metrów. I udało mi się stworzyć taką przestrzeń, w której taką idealną stylizację znajdą nie tylko panny młode, ale też całe ich rodziny i zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Mamy modę męską, mamy szycie na miarę męskie, mamy oczywiście suknie ślubne, ale też suknie wieczorowe i masy dodatków, buty, torebkę, biżuterię, dosłownie wszystko, czego nam trzeba do stworzenia pięknej stylizacji. No i na otwarcie tego concept store właśnie przygotowałam trzecią premierę sukien ślubnych. Zgodnie z planem wybiła godzina 20, więc zapraszam Was na wielkie otwarcie mojego concept store. Jestem super podekscytowana, zapraszam, chodźcie do środka. Mam nadzieję, że Wam się tutaj spodoba. Zaraz oprowadzę Was i pokażę każde miejsce po kolei, opowiem o nim, ale na początek pomyślałam sobie, że opowiem o tym, co to jest Concept Store, bo o to bardzo często mnie pytacie. Concept Store jest to takie miejsce, w którym znajdziecie masę produktów różnych marek w obrębie jednej branży. Co oznacza, że tak naprawdę w tym miejscu weszłam we współpracę z różnymi, co ważne, polskimi firmami, które dostarczają nam produkty.
I udało nam się też równolegle z otwarciem Concept Store odpalić internetową platformę sprzedażową, która zrzesza polskich producentów w obrębie branży ślubnej. I to jest takie miejsce w sieci, w którym panny młode i również ich rodziny znajdą wszystko, czego potrzeba do ślubu. I jeżeli mają ochotę na właśnie zakupy online, zakupy internetowe, to jest idealne miejsce do poczynienia takowych. W tej chwili zrzeszamy ponad 50 producentów, a wkrótce będzie tego jeszcze dużo, dużo więcej. Pani Izo, aż boję się zapytać, co dalej? No faktycznie przez te 6 lat dużo się zdarzyło, dużo udało nam się zrobić. Jak patrzę teraz na to z perspektywy czasu, to jestem bardzo dumna i widzę ogromny progres. Przez te 6 lat, oj, dużo, dużo się wydarzyło. Miłość teraz o tym mówi, to wspomina. Ale jestem dumna, bo tak naprawdę WeddingDream.com jest teraz największym portalem o tematyce ślubnej. Jeśli chodzi o nasz YouTube, to ma ponad 130 tysięcy subskrypcji, a jeśli chodzi o odsłony, minęliśmy już 20 milionów jakiś czas temu, zbliżamy się do 25, czyli to jest w ogóle jakiś obłęd. Przez 3 miesiące, jak działa mój Concept Store, już ponad 100 panien młodych wybrało właśnie u mnie swoją suknię ślubną. Więc to wszystko też napawa mnie ogromną nadzieją na przyszłość, na dalszy rozwój. Więc nie wiem, no czekam, aż te liczby się podwoją, potroją, a potem wymyślę coś nowego. To czeka mnie jeszcze dzisiaj pracowite popołudnie. Tak szybko się teraz ściemnia. Przyjedzie pan po mnie około 20, dobrze? Oczywiście, pani Izo. Super, dziękuję. Jesteśmy przy Concept Store. Gdzie ja? O, mam tutaj swoją maseczkę. Ale już ciemno. Dziękuję panie Tomku, to lecę. Do zobaczenia wieczorem. Ja też mam coś dla pani. Wszystkiego dobrego z okazji 6 lat Wedding Dream. Oby nigdy się pani nie kończyły pomysły. Dziękuję. Wspaniale. To bardzo miłe, panie Tomku. Dziękuję. Do zobaczenia potem. Do widzenia. Teraz możesz pobrać moją autorską aplikację Wedding Dream App. Znajdziesz w niej masę informacji oraz narzędzi, które pomogą Ci krok po kroku zorganizować Twój najważniejszy dzień w życiu. W apce jest harmonogram działań, planer stołów, kontakty do podwykonawców i wiele, wiele więcej. Wszystko, czego potrzebujesz. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień!